Cześć, nagrywam dla Was dzisiaj pierwszego vloga. Jedziemy do Ikei. Nie wiem, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że to wrzucę. Na pewno Wam coś później pokażę. Teraz się wszędzie oglądam, czy nikt na mnie nie patrzy, bo nie przywykłam mówić do siebie. Także dobra, odezwę się do Was później. Dobra, a więc wróciłam już z Ikei i pokażę Wam teraz, co kupiłam. Będą to dwie podkładki. Jedna jest z kolekcji świątecznej i ja właśnie ją kupiłam z myślą o położeniu na stół. A drugą, taką samą już mam, ale tą kupiłam na biurko. Na biurko, które też kupiłam, ale pokażę je za chwilę, ponieważ jest teraz w montowaniu. Robi się, więc pokażę, jak już będzie zrobione. No i tutaj właśnie wkład do biurka. To jest ten wkład na sztućce. Ja go wykorzystam właśnie na kosmetyki. On fajnie mi tam w tym biurku na tę wysuwaną szufladę pasuje, chociaż jeszcze zostaje trochę miejsca, ale wydaje mi się, że to i tak najlepsza opcja na to, ponieważ nie mogłam znaleźć takiego wymiarowego. To, co jeszcze kupiłam, to jest ramka na zdjęcia. Następnie takie światełka LED-owe były za 10 zł, one są na baterii. Ja już mam takie światełka i kulki na nich nałożone. Ale teraz kupiłam po prostu sam taki łańcuch, położę go pewnie na biurku, może fajnie do tła jakichś filmików będzie wyglądał. Tutaj kupiłam sobie ten taki niby świecznik, nie wiem, jak to dokładnie określać, bo to różne ma zastosowanie. Ja akurat trzymam w tym pędzle, no i mam już tak jeden, a w drugim mam troszkę inny, więc stwierdziłam, że fajnie będzie wyglądać, jak będą dwa takie same, więc dokupiłam. Co jeszcze tutaj mam? Aha, rękawica do kuchni, ale to jest akurat dla mojej mamy. No i reszta to są tak naprawdę zapasy szczotek do czyszczenia ciuchów. To jest właśnie to biureczko, które kupiłam w Ikei dzisiaj. Tak wygląda po złożeniu. Ja jeszcze tutaj nic nie sprzątałam, właśnie za to zabieram. I pokażę Wam już efekt końcowy, jak wszystko poukładam i zapełnię szuflady. A więc tak sobie to mniej więcej urządziłam. Stwierdziłam, że nie będę teraz pokazywać to, co się znajduje w szufladach, ponieważ zrobię taki osobny filmik o całej organizacji nowej moich kosmetyków, bo się ona teraz zmieni. I co? To w takim razie zapraszam Was na ten film, na pewno pojawi się wkrótce, a zabieram Was teraz na robienie sałatki. Dobra, teraz razem z Kubą będziemy robić sałatkę. Sałatka będzie z brokułami, z pomidorami, z serkiem feta i z migdałami prażonymi. Teraz sypujemy migdały. Kuba tutaj obiera pomidory, umyjemy i będziemy kroić je na cztery części, co zaraz Wam pokażę. A więc tak kroimy na cztery części. I tak będziemy wrzucać do sałatki. Teraz zabieramy się za sos czosnkowy.
I co będziemy potrzebować, to na pewno jogurt grecki, z tych czosnku, ząbków, wedle uznania, ile tak naprawdę kto lubi. Czosnek granulowany, gdyby jednak tego smaku było za mało, pieprz i co jeszcze? I chyba to wszystko, zaraz wyjdzie w trakcie. No, ja czuję za mało czosnku, więc dosypuję jeszcze czosnku granulowanego. Dobra, daję teraz Kubie spróbować, bo on to znawca. Jak, Kuba? Przesadziłaś z tymi przyprawami. Jak tylko delikatnie się migdały za rumienią, to wrzucamy je od razu do tego sosu, takie gorące. I już wtedy to fajnie się ze sobą połączy. Już powoli się rumienią, ale najlepiej cały czas mieszać, no bo można tutaj niechcący sobie nie zauważyć. No właśnie, o właśnie, przyjarać można sobie niechcący migdała. I takie gorące migdały wrzucamy. O. Dobra, więc teraz sos połączyliśmy z migdałami i go odstawiamy. Za chwilę pokażę, jak będę układać właśnie warstwowo tą sałatkę. I tym sosem polewamy dopiero przed samym podaniem, ponieważ brokuła lubi go sobie wypić. Dobra, a więc ja jestem już gotowa i czekam na moich gości. Teraz mam chwilę czasu, więc chciałabym coś do Was powiedzieć, żeby nie było tylko jakiś tam przebitek. To jest tak naprawdę pierwszy raz, kiedy nagrywam takiego vloga, więc też nie mam wprawy. Nie wiem, czy to dobrze w ogóle zrobiłam, czy to w ogóle po zmontowaniu będzie do publikacji. Mam nadzieję, że tak, bo trochę nie powiem, ale się namęczyłam dzisiaj z tym nagrywaniem, bo nie wiedziałam, co nagrywać. Cały czas miałam to w głowie, że coś kurde fajnie by było jednak dograć, że coś pokazać. No ale mam nadzieję, że chociaż ta wyprawa do IKEA była ciekawa. Coś tam na pewno zmontuję. Mam nadzieję, że jakieś tam chociaż przebitki będą w miarę okej. Jutro mam nadzieję, że też coś Wam dogram. Nie wiem jeszcze, co będę robić, ale mam dzień wolny, bo jest niedziela, więc myślę, że może coś fajnego akurat się trafi. Ja się z Wami już żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobał dzisiejszy dzień. Widzimy się jutro. Buziaki, pa! Cześć, witam Was w niedzielę. Dzisiaj nie mam jakichś szczególnych planów, za dużo się też chyba nie będzie działo, ale coś tam na pewno postaram się dla Was nagrać. Na pewno teraz zabieram się za picie kawy, montowanie dla Was filmu oraz planuję także nagrać nowy film o organizacji moich kosmetyków, ponieważ jak już wiecie z wczoraj, teraz się ona zmieniła, dlatego na pewno coś takiego zaraz spróbuję nagrać na nowo. I co jeszcze? No myślę, że tyle, na pewno odezwę się do Was później. Jak już widzieliście, byłam w galerii i kupiłam jeden z tych kapeluszy, które mierzyłam. Tylko ten bez paseczka, bez żadnych dodatków, zwykły po prostu czarny i mam nadzieję, że będę w nim chodzić. Dobra, więc ja się już z Wami żegnam, ponieważ chciałabym zmontować jeszcze tego vloga. Mam nadzieję, że te dwa dni ze mną Wam się podobały. Pierwszy raz nagrywałam tego typu film, więc nie wiem, jak mi to wyszło. Mam nadzieję, że jest w miarę okej. Okay. I co? I widzimy się w kolejnych filmach. Buziaki, pa!